No więc naturalną rzeczą przed wymianą oleju jest to, że silnik trzeba rozgrzać wraz z olejem, tak? Ja już to zrobiłem, także zostaje nam tylko wykrocenie tego puga, żeby móc się dostać choćby do filtra oleju. Oczywiście zakładamy rękawiczki, żeby się nie poparzyć. Naturalna rzecz. Oczywiście najpierw się mam powiedzieć jeszcze korek w prawo. Używamy takiego to klucza. Można go kupić wszędzie, nawet na tym słynnym Allegro. Macie filtr, trzeba będzie zalać około 2,8 litra oleju. Jeśli nie wymieniacie, to 2,5 litra. Dobra, filtr jest. Będziecie posmarować uszczelkę. Złapie szczelność bardzo dobrze. Jeśli macie klucz dynamometryczny, dokręcamy go z siłą 17 Nm. Jeśli nie macie, no to nie wiem, musicie to zrobić na wyczucie. Przykręcamy śrubę momentem 43 Nm. Dobra, mamy. No i tu w zasadzie możemy wszystko poskręcać. Z wymianą filtra.
Ja używam takiego Castrol. Ponoć jest lepszy od Motula, ale zobaczymy. Ząbka. Taka stara miarka. Odmierzyć odpowiednią ilość. Jeśli ktoś maleje, coś takiego. To jest bardzo przydatna rzecz. Sprawdzamy stan. Jest ok. Na prostym motocyklu na pewno będzie więcej, ale też musi się zaciągnąć trochę oleju do filtra. Więc trzeba go będzie na chwilę odpalić. Pierwsze odpalenie.